Ja myślę, że sama Warszawa nie lubi tych takich ofukniętych dziadów papieskich. Nie lubi Warszawa. Warszawa lubi ludzi normalnych, którzy być może nawet, że i w nic nie wierzą, ale są normalni. Państwo zobaczą, jak tu się dziaduwa potrząsa. Czy to jest święta? Państwo zobaczą. Dziaduwa. Dziaduwa. Poszła. Dziaduwa poszła. Ona się podrzuca, potrząsa. Ja mówię, czy to jest żydowskie święto potrząsania, potrzęsiny jakieś czy co? Proszę Państwa, nikt nie lubi ludzi takich skąpych, którzy składają do kuferków. Państwo zobaczą, Warszawa przechodzi. Matematyka. To się na odległość to wyczuwa, prawda? Nie ma tu Ameryki, nie ma tu Ameryki Białystok, ani Anglii, ani książąt. Są ci żebracy w rechodówkach papieskich Warszawa, stołecznego miasta Warszawy. Dziękujemy Czerwieni Wielkiej, tutaj z Marszałkowskiej ulicy. Proszę Państwa, gdzie przejeżdżają busy jadące do Anglo-Ameryki Białystok. Przez Szwedzko i przez Marki. Ale ja oczekuję, że tu będzie nowa zachęta, proszę Państwa, przy samej ulicy Marszałkowskiej. Zachęta przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. I że naprawdę, na poważnie zacznie działać pani Mytkowska, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Emilka, bo ta zachęta to jest jedno wielkie dziadostwo i miasto żercy stołecznego miasta Warszawy. Oni wyciągają jedzenie ze śmietniku, trzy okna oświetlą sali kinowej, tak jak dzisiaj, ale my oczekujemy tutaj na coś lepszego. Przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, bo Kerezowi już podziękowałyśmy, ale Monika Szewczyk przyjedzie z Anglo-Ameryki Białystok, Asze z Bojar, i ona tutaj zamiast za Kereza będzie robiła za Kereza przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Serdecznie zapraszamy panią kuratorkę, byłą zresztą Galerii Zachęta, Monikę Szewczyk. Witamy!